Dzień dobry państwu. Kamil Klimczak witam na kanale Chrobry Szlak. Kończy się miesiąc, a to oznacza nieuchronnie, że nadchodzi moment kolejnego wydania naszego miesięcznika Chrobry Szlak. Więc tradycyjnie już państwu prezentuję dzisiaj treść tegoż. Tematyka artykułów jest bardzo różnorodna. Tak, że wręcz był problem, co mamy pokazać Państwu na okładce, żeby zachęcić do przeczytania, ale żeby to też odpowiadało temu, co mamy wewnątrz numeru, bo jest to bardzo różnorodny numer. Powiedziałbym nawet, że troszkę mniej związany z tematyką bieżącą, ale nikt nie powiedział, że musimy cały czas gonić za bieżączką. Zresztą, od bieżączki, jak Państwo widzicie, mamy kanał, komentarze, wywiady. A tu publicystyka może się toczyć trochę spokojniej, może się toczyć swoim torem i poruszać tematy niekoniecznie tak palące. A zatem. Tak już się utarło od paru miesięcy, że numer otwiera mój artykuł. Ja tym razem wziąłem na warsztat sytuację kościoła i w dobie pandemii, i w dobie tych ataków na kościół, i fizycznych, i również takich ataków ze strony skandali pedofilskich. Tutaj różne, różne tematy starałem się poruszyć. Natomiast Zwrócę Państwa uwagę na jedną rzecz, że od roku mamy do czynienia z dyktaturą jakby władz świeckich nad kościołem, pod pozorem pandemii, i w pewnej mierze taka ta nawet podświadoma wyjątkowość kościołów jako budynków, kościoła jako instytucji przez te obostrzenia, przez to, że no jakby. Kościół miał być miejscem, gdzie można się zarazić, gdzie trzeba kontrolować tych przebrzydłych katolików, czy przypadkiem nie weszli w sześciu do kościoła, bo jak wiecie Państwo, do pięciu, przynajmniej na Wielkanoc, do pięciu wirus zarażał, nie zarażał, a do sześciu zarażał, że to otworzyło pewną taką mentalną puszkę Pandory, która owocuje tym, co dzisiaj widzimy. No i tym, że zauważcie Państwo, że niektórzy hierarchowie Potrafią się bronić przed tą medialną dyktaturą szukania pedofila w każdym kościele, ale nie potrafią się bronić przed dyktaturą sanitarną. Bardzo znamienne, proszę Państwa. Dalej z kolei kolega Arkadiusz Miksa taki też dość długi, myślę ciekawy artykuł o, o żołnierzach wyklętych. Najbardziej takie stonowane stanowisko w obozie narodowym. Uważam, że ten artykuł każdy akurat powinien przeczytać, bo nawiązując do tego, co się działo rok temu, kiedy moją osobę wzięto na łamy myśli polskiej, jakim to. Zgubnym, zgubną drogą jest uczestniczenie w kulcie żołnierzy wyklętych i które to rytualne zaklęcia zresztą zostały powtórzone, o czym mówię w programie z cyklu Narodowe Podsumowanie Miesiąca zresztą, przy okazji sprawy doktora Tomasza Greniucha z jednej strony, no one... Może i po części, podkreślam, po części są słuszne, ale ich sposób artykułowania jest taki, że kompletnie nie docierają do adresata. A z drugiej strony, z drugiej strony, pandemia daje nam, moim zdaniem, w ogóle okazję do tego, żeby, żeby trochę ten kult wyklętych stonować i jakby, mam wrażenie, że za dużo cegieł na to poszło. Pora, żeby ta data wróciła, jakby zrobiła wstąp do szeregu i żeby, żeby po prostu ona była jedną z wielu dat, a nie centralną. Jak dla, mam nadzieję, nie, nie wszystkich, ale niestety mam wrażenie, że dla niektórych, zwłaszcza takich lokalnych działaczy narodowych, to 1 marca jest jedną z takich dat centralnych. A wbrew pozorom nie jest to sensem działalności narodowej, aczkolwiek nie można w ogóle udawać, że tego nie ma. Bo niektórzy próbują udawać, że tego nie ma, i że należy w ogóle nad tematyką żołnierzy podziemia antykomunistycznego, przejść do porządku dziennego. Absolutnie nie. I myślę, że kolega miksa takie najlepsze i najbardziej stonowane stanowisko i ze strony, które jest po środku. Tego, co robi środowisko młodonarodowe, tego, co robi środowisko staroędeckie, powiedzmy, skupione wokół myśli polskiej, no to jest takie idealne. Ja zresztą postaram się jeden z komentarzy najbliższych temu tematowi poświęcić. Kolega Jan Szałowski, z kolei, no to bardzo długi artykuł o, o różnych uwarunkowaniach dotyczących edukacji reform edukacji no nie tylko tych ostatnich to jako historyk kolega Szałowski tutaj sięga aż do Karola Wielkiego to są takie dosyć dosyć rozbudowane dosyć szerokie refleksje refleksje nad stanem obecnym polskiej edukacji to też myślę warto się zapoznać zwłaszcza w dobie nauczania zdalnego Kolega Michał Radzikowski z kolei wyciągnął myślę postać niezbyt znaną, a, a reprezentującą być może ciekawe koncepcje doktora Jacka Kardaszewskiego. Tekst nosi tytuł W pułapce neoliberalizmu. Przyczynek do koncepcji krytycznej psychiatrii politycznej Jacka Kardaszewskiego. Jacek Kardaszewski zmarł w 2014 roku. No, Jak tu widzimy już po samym tytule, ta koncepcja psychiatrii politycznej, no, może nie będę spoilerował, niektórzy może, może pomyślą, że teraz taki psychiatra by nam się przydał, bo brodziło w szurie. Broń Boże, nie o to chodzi. Tekst jest naprawdę wartościowy, zwłaszcza dla osób, które dostrzegają zagrożenie kolonizowania nas, narodowców, przez poglądy liberalne. Dalej, kolejny tekst z kolegi Miksy, taki już bardziej historyczny, o akcji katolickiej w II Rzeczypospolitej. Myślę, że też warto się nad tym, nad tym tematem pochylić, tym bardziej, że mam wrażenie, że obecna akcja katolicka jest no, cieniem tego, co było przed wojną. A kolega Kamil Waćkowski z kolei pochyla się nad tym, nad czym często się pochyla, czyli nad tematyką Polaków na Litwie, na tym, jak w tej, tym takim giedrojciowskim szale może dojść do sojuszu gazety wyborczej i pisowców. Do tego dochodzi, proszę Państwa, wśród mniejszości polskiej na Litwie, kiedy taki front staje naprzeciwko akcji wyborczej. Polaków na Litwie i o ile podejrzewam, bo wszyscy Państwo może Macie sprzed paru miesięcy jakby to ten fakt gdzieś tam w głowie, jeśli nie to przypomnę, że akcja wyborcza Polaków na Litwie w wyborach parlamentarnych otarła się o próg wyborczy, ale niestety go nie przekroczyła, podejrzewam, że gdyby miała za przeciwników tylko siły litewskie, to by sobie świetnie poradziła. Niestety miała przeciw sobie siły polskie i to nawet tak na co dzień egzotyczne dla siebie, jak zwolenników gazety wyborczej, krytyki politycznej różnych tęczowych i e, i y, zwolenników partii rządzącej. Z kolei Franciszek Kowar po raz kolejny na naszych łamach. Tekst y, m, bardzo długi i należy, i na, na niego trzeba poświęcić troszkę większą ilość czasu. Y, traktujący o y, różnych koncepcjach znanego z teorii y, końca historii. Francisa Fukuyamy. Tekst dobrze oprzepisowany, z pewnością wart polecenia. I oczywiście z bieżących wydarzeń stanowisko w sprawie zmiany nazwy Ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. I również jest rubryka z kalendarza liturgicznego. I kilka zdjęć z niedawnych wydarzeń z e, z tych obchodów, marszów, na których byliśmy zresztą z kamerą i po więcej informacji z PDF-a odsyłam na nasz kanał. To tyle, oczywiście link do pobrania PDF-a jest w opisie filmu. Zachęcam państwa do udostępniania tego i innych naszych materiałów, zostawienia kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji do pobierania i rozsyłania Kolejnego numeru naszego miesięcznika, jest to już numer 48. I do y, wspierania naszej pracy finansowo, bo te wszystkie inicjatywy tylko dzięki Państwu mogą być realizowane. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.